głos w takiej ważnej sprawie, w sprawie wiatraków. Ta sprawa zaczyna dotyczyć coraz bardziej, coraz mocniej tego naszego rejonu. Jest mało informacji, mało kto wie. Ja na tyle, ile mam informacji, wiem, chciałbym się podzielić i po prostu może w jakiś sposób nawet przestrzec. Nie wiem, czy rolnicy wiedzą, że firmy, które... Wczoraj się dowiedziałem już pewnie szokującej sprawy. Firmy, które jeżdżą, podpisują tutaj te umowy, takie wstępne, zachęcają rolników do tych umów. To są firmy handlujące, to są firmy, które po prostu zbierają wstępne umowy i wystawiają te umowy na giełdzie. Te umowy są wystawiane na giełdzie, za wstępne umowy te firmy biorą po 1 000 000 złotych. I dlatego tak są aktywni, tak działają i zachęcają ludzi do tego. I chciałbym jeszcze przekazać informację, że czy rolnicy wiedzą o tym, że wpisując firmę, godząc się na postawienie wiatraka, wpisują, muszą wpisać firmę do ksiąg wieczystych. Wpisując do ksiąg wieczystych, rolnik taki nie może sam bez zgody tej firmy występować o żadne dofinansowania, o żadne wnioski. Musi występować o zgodę, bo firma staje się współwłaścicielem. Jakikolwiek remont, jakakolwiek inwestycja, żaden rolnik nie jest w stanie sam tego wykonać. Musi występować do tej firmy o pozwolenie. A jest tyle informacji na stronach www.stopwiatrakom.eu, że naprawdę można się trochę wystarczyć zainteresowania i odnaleźć wiele naprawdę informacji. O warunkach szkodliwych, zdrowotnych, może już nie będę mówił, żeby nie zaszczegółować czasu, ale jest też wiele elementów bardzo negatywnie wpływających na ludzi, szczególnie na przykład na ludzi z rozrusznikiem serca, a po kolei wszyscy się starzejemy, nie wiadomo, co nas czeka. Jest bardzo wiele negatywnych skutków pod wpływem hałasu. Hałas odczuwalny w wiatrakach jest nawet do kilku kilometrów. W obrębie województwa warmińsko-mazurskiego musimy sobie zdać też sprawę. Jeszcze rok temu mówiono o 600 wiatrakach. Teraz już się mówi i wczoraj część z Państwa to była na spotkaniu z posłem. I wczoraj zostało to potwierdzone, że będzie 6 000 wiatraków na województwie warmińsko-mazurskim. Tam, gdzie są postawione wiatraki, ziemia traci na wartości. Następców, może zapomnijmy o tych następcach, bo nie przyjdą. Będziemy chcieli grunt sprzedać, nikt nie przyjdzie, żaden inwestor. Są tereny turystyczne, przecież tu mamy wzgórza dyleckie. Praktycznie w tym rejonie nie ma gospodarstwa, żeby stać wiatrak, bo na przykład badania dowodzą, że wiatraki mogą stać w odległości tak bez, jako tak bezpiecznie, ale to chociaż do końca też nie jest bezpieczne, w odległości 3 km od zabudowań mieszkania. Tak, bo rada może zapobiegać tylko fermom wiatrowym. Firmy obeszły to wszystko i wchodzą do indywidualnych rolników. I my jesteśmy odpowiedzialni za to, za nasze zdrowie, za zdrowie naszych dzieci, za skutki młodego pokolenia, bo to bardzo źle działa na kobiety w ciąży. To jest ważna rzecz też, żeby wiedzieć. I my jesteśmy odpowiedzialni za to, jeżeli się zgłosimy. My nie powinniśmy, to jest wina rolników, którzy podpisują takie umowy. Jeszcze jest kwestia, że też już jest sprawdzona, mam ludzi, którzy to potwierdzają, że pięknie to wygląda. 2, 3, 4 lata. Po 3-4 latach firmy odsprzedają innym firmom to wszystko. Zakładane są firmy w Australii, w Stanach Zjednoczonych, Nowa Zelandia, gdziekolwiek indziej. I nie wypłacają pieniążków. Są niewypłacane. Pięknie na początku to wygląda. Który z rolników odnajdzie firmę w Stanach, Nowej Zelandii, w Australii, gdziekolwiek? Nie ma szans. I każdy musi wiedzieć, że rolnik, stawiając taki wiatrak, musi wyłączyć pod wiatrak grunt z użytkowania rolniczego, musi podjąć działalność gospodarczą, zgłosić to do Urzędu Skarbowego, nawet te wszystkie wieże pomiarowe. Ludzie jeszcze nie wiedzą, ale jak się urząd do nich zgłosi, to się dowiedzą, że trzeba zgłaszać to do Urzędu Skarbowego. To jest działalność. Płacimy, ale ludzi z PSL-u nie chcą w ogóle. Oni negocjowali sprawy rolnicze, oni negocjowali sprawy wsi, a oni nie mają odwagi przyjechać. Czy widzieliście kiedykolwiek Państwo pana Żelichowskiego na tym terenie? On jest wybrany też z tego terenu. Szef partii, która jest współrządząca. Domagamy się wszyscy,
Panowie z PSL, zwracam się do Was szczególną rolę. Panie akurat pokażcie, to zaproście. Wpłyńcie na swoich kolegów z partii, żeby doprowadzono do tego, żeby w końcu przyjechali i stanęli przed nami i wypowiedzieli się na ten temat. Posłów też przyszliśmy wybierali. Ja już dwa razy zapraszam, nikogo nie ma. No, my będziemy może starali się jeszcze raz. Wiem, że związki zawodowe będą robiły spotkanie na temat rolnictwa, bo proszę Państwa, to wieś to jest też, wiadomo, wieś to jest teren rolniczy, czyli jedno z drugim jest związane. Bo my mamy wiele problemów. No, rolnicy jakoś się trochę zapomina o problemu oświaty niedofinansowanej, problem niezwracania za unii inwestycyjne, problem chociażby śmieci. No niech poseł jeden, drugi przyjedzie i powie, czemu ustawę zrobił. Tak? Ja bym chciał zadać pytanie jako przedstawiciel i związku, i stowarzyszenia Wsi Sampława, mamy też różne problemy. Zagrożenie zamknięcia szkół, jakiejś szkoły, czy zmniejszenia etatów i tak dalej, bo w dobie tego, co się dzieje, to się widzi, co tego, no na nic pieniędzy nie ma. No i z tego powodu moje pytanie. Mam pytanie. Ludzie chorują, wiadomo, epidemia grypy i tak dalej. Sam doświadczam to. Nie ma żadnej apteki nocnej na terenie Lubawy. A apteki chyba jest, nie wiem, było 9, nie wiem ile jest w tej chwili. Mamy? Panie wójcie, jakie ma pan relacje z burmistrzem? Jeśli dobre, proponuję zadziałać, żeby ta apteka jedna dyżurna była na terenie Lubawy. Bo to jest skandaliczne, żeby takie rzeczy miały miejsce. Tylko ustalacie władzy, tak? Nie wolno takich rzeczy robić, bo policja też jest człowiek. I powinien zrozumieć to, że tam się nie da iść. A z tamtej strony jest możliwość po prawej stronie. I to jest już kilku tam złapało. Chyba to jeden i ten sam, nie wiem, to już tam tutaj komendant. To jest Sampławie, na 15 w kierunku Nowego Miasta. Proszę tam przejechać, zobaczyć, bo już wczoraj trzeba na tym. No to niech pan spojrzy, jak tam wygląda. Tam jest taka możliwość. Panie Skomorowski, tak. Proszę o wnioski. No i właśnie tutaj zwracam się do szefa policji, żeby troszkę wstrzymał te bóle, dopóki nie będzie tych przysłowiowych chodników. Odpowiadając tutaj na pytanie pana. Z Pomorowskiego, tak. Na 15 na drodze krajowej akurat patrole pełni zawsze patrol z ruchu drogowego z Iławy. Z Lubawy ewentualnie może przyjechać gdzieś tam na interwencję, czy jeśli udaje się na patrol na teren gminy. My mamy w nadzorze ruchu drogowym, tak ustalone z komendantem powiatowym, drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne tylko. A jeśli policjanci z ruchu drogowego zwracają uwagę mieszkańcom, że idą nie po tej stronie, reakcja jest prawidłowa. Tak, no niestety takie jest prawo. Policja też nie ustanawia prawa, musi. Jesteśmy od tego, żeby społeczeństwo respektowało prawo, to raz. Drugi raz dbają o bezpieczeństwo w Polsce. Do dzieci ze szkoły i do szkoły z tej całej miejscowości i tam z tych wybudowań jedną stroną, tam i z powrotem, bo jest chodnik tylko po jednej stronie. Jakby wracali, a szli pod drogą, to by do karali. No, nie ma przepisu, że chodnik i droga powiatowa, chodnik jest. Nie można chodzić. Tam jest chodnik. No, tam jest chodnik. Panie komendantrze. Oraz wskazanie organu tego uprawnionego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 do 15 ustawy dnia 8 marca 1937 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 59 ust. od 1 do 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dla tej gminy uchwała uchwala z następującym. Projekt też określa się szczegółowe zasady, sposób wytłumaczania podleśnia. Gmina jest tym
gdyby gospodarzem przestrzeni na swoim terenie administracyjnym i ona decyduje wyłącznie o tym, czy ten wiatrak powstanie, czy nie. Ja często spotykam się z takimi zarzutami, ale co ty, wójcie, opowiadasz? Przecież ty wydajesz decyzję i w związku z tym to od ciebie zależy, czy wydasz taką decyzję pozytywną, czy negatywną. I oczywiście jest to ewidentna, proszę Państwa, nieprawda, bo jeżeli taki wnioskodawca, który już tam, powiedzmy, zwiąże się z umowami z mieszkańcem gminy, gdzie ten zagwarantuje możliwość, powiedzmy, w przyszłości posadowienia takiego wiatraka, no spełni wszystkie wymagania prawem przewidziane, to wójt nie ma prawa odmówić wydania takiej decyzji. Jeżeli, powiedzmy, odmówił wydania takiej decyzji, jest to ewidentnie niezgodne z prawem i może to nawet stanowić rażące naruszenie prawa przez wójta. Jak Państwo wiecie, funkcjonuje od niedawna ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. W związku z tym, jeżeli wójt w sposób taki ewidentny, uporczywy będzie odmawiał przyznania, wydania takiej decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli, powiedzmy, wnioskodawca będzie spełniał wszystkie kryteria, to może ponieść odpowiedzialność majątkową na gruncie tej ustawy z tytułu rażącego naruszenia prawa. Dalej powiem, mało kto sobie zdaje sprawę, że w takiej kwestii również istnieje odpowiedzialność karna. Tak jest, proszę Państwa. Kodeks karny mówi o odpowiedzialności karnej, jeżeli, powiedzmy, funkcjonariusz publiczny przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków. Wtedy w takiej sytuacji może wkroczyć prokurator. Czyli jak gdyby tutaj wójt nie ma możliwości wydania decyzji niezgodnej z prawem. I to o tym trzeba po prostu mówić. Tylko żeby, no, nie wiem, czy w złej wierze, czy po prostu ze zwykłej niewiedzy, no pojawia się taki w obiegu ten element, że no, wójtowie w swoich zakresach mają możliwość regulowania tego, co znajdzie się w przestrzeni administracyjnej. I dzięki temu pytaniu i temu komentarzowi, który tutaj przedstawił pan Golder, no dziękuję za to, że mam możliwość publicznie jak gdyby zdementowania tego, bo wiedza powszechna jest w tym zakresie niewielka. I bardzo bym prosił też sołtysów o to, żeby takich informacji udzielać. Jeżeli któryś z Państwa będzie potrzebował szerszej informacji na ten temat, to ja zapraszam do siebie, ja się tymi sprawami zajmuję i udzielę Państwu szerokiej wykładni tego problemu, żeby po prostu no, ludziom to jednoznacznie uświadomić, jaki jest stan prawny. Głównie tu chodzi o to, że wiatraki zostały zakwalifikowane jako urządzenia infrastruktury technicznej. W związku z tym tam nie potrzeba, tak jak przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy na jakąkolwiek zabudowę domu czy jakiegoś obiektu budowlanego, gdzie należy stosować tak zwaną zasadę dobrego sąsiedztwa. To jest urządzenie infrastruktury technicznej i ta zasada dobrego sąsiedztwa nie obowiązuje. Czyli po prostu jest wskazanie, jest możliwość prawna, wówczas mamy obowiązek wydać decyzję pozytywną na taką lokalizację. Ale na razie nie ma planów likwidacji szkół tutaj. Jeżeli chodzi o apteki, o tym, z tego co się zorientowałem, to decyduje powiat, czy jest na danym terenie, czy nie. Dokładnie może szczegółowo nie odpowiem na ten temat, ale jest w gestii chyba rady powiatu, czy zarządu powiatu, decydowanie, gdzie apteki, jakie mają, powiedzmy, dyżury. Jeżeli chodzi o ośrodek pomocy społecznej, to nie jest rządowy, tylko jest samorządowy. Samorządowy to jest ośrodek pomocy społecznej, chociaż realizuje większość zadań zleconych przez rząd. Tak to wynika. Proszę Państwa, to nie jest tak, że my decydujemy o tym, czy ktoś dostanie zasiłek opiekuńczy na przykład mamę, czy tatę, czy ciocię, czy nie dostanie.